Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Asasina. Jesteśmy znów w tym samym miejscu, w którym niestety mnie pokonali. Ta zniewagi ja krwi wymaga, więc będziemy się zaraz starać, żeby tutaj ładnie to sobie wszystko zrobić. Z tego co widzicie, mamy tam tą latarnię Hypnosa. Na razie z nią poczekamy. Natomiast myślę sobie, że zejdziemy sobie... no właśnie. Tego zabiliśmy już i tak się zagrowali. Najwyżej przyjdzie ktoś nowy. Czy mogę coś podnieść? Mogę, tak samo tutaj. Prawdę mówiąc, to nawet nie liczę tyle co na drachmę, co liczę na tę skórę. Więc zobaczymy, czy ją uzbieramy w jakiejś ciekawej ilości. No i tak wychodzi powoli to, ten brak zainteresowania tym zbieractwem. Dobra, ku skóry. Teraz tak, wydaje mi się, że wszystkich sobie ładnie tutaj Ikarusem pozaznaczałam, ale pewności mieć nie mogę, więc jeszcze troszeczkę będę się tu rozglądać. Natomiast będziemy sobie zbierać te skarby. Mamy tak, zabij atlantyckiego polemarchę, tego gościa, który mnie ubił wcześniej, z tego co pamiętacie. No ale mamy jeszcze do zrobienia, ile mamy skarbów, może tak. Nośnik danych, zniszcz pochodnie, czyli w teorii w ogóle skarbów zbierać nie musimy, ale ja bym chciała je poprzerabiać, bo to jednak też będą surowce, więc postaram się to pozbierać. A ta strona i tak będzie odpowiednia, z tego względu, że jestem za daleko. Ewentualnie, gdybym spróbowała... No i to już może wzbudzić jego zainteresowanie? Jednak nie bardzo. Dobrze. O, skubany! Idzie, 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 idzie. Powisimy tutaj sobie chwilę. Daną. Chciałam po tego przyjaciela, który sobie kucnął tutaj, podejść i go ubić, ale... Ten popsuł mi szyki. Z tej strony mnie nie widzi. Będę musiała troszeczkę też góry pilnować. Tak, tu mnie jeszcze nie widzi, tu też nie, ale tu już muszę uważać. Natomiast nie wiem, czy go zdejmę. Zdjęłam. No, ten silny cios od tyłu. Dobra, tam jest dwójka i się zabawia. Natomiast ten jegomość. To jest kapitan, to jest dopiero drugi kapitan. Jednego ubiłam, tak jak i wcześniej. Jak do niego tutaj podejść? Drachmy, drachmy. Fajnie by było, gdyby się ruszył. Pytanie tylko, w którą stronę się ruszę. Tu jest w miarę czysto. Nie wiem, gdzie ten tutaj. No, tak niedobrze. Przysiadł sobie. Ale ten kąt, powiedzmy, nie jest dla nas odpowiedni. Czy ten coś? Nic, ani drgnie. Mogłabym go pewnie z łuku ściągnąć. Ładnie. Powiedzmy, że nam nie przeszkadza, natomiast truchło tam zostało niestety. I będzie wzbudzać podejrzenia. Pan się wybiera gdzie? Zupełnie gdzie indziej. Okej. Dobra nasza, chyba że... Ups, ups, nie jest dobrze, nie jest dobrze. Dobra, wszyscy się rozeszli. Na szczęście nie w tę stronę. Tego tutaj nie ściągnę z łuku, bo będzie leżał i kwiczał, więc niech sobie pozostanie przy życiu jeszcze. Tędy nikt nie przejdzie. O, jednak zobaczył, nie? Ciało, zobaczcie. Dobra, trzeba go tam położyć koło niego. Chyba, że nie będę miała bicia, wtedy będzie kiepsko. Dobra. Teraz tak, kto nam przeszkadza? Mamy jeszcze... Jest polemarcha, jest i kapitan. I ten kapitan za naszymi plecami.
tam jest delikatnie gęstą, natomiast w tym miejscu... No, też nie jest za ciekawie. No i ten kolega by nas zauważył, gdybyśmy podeszli... Chyba, że się zawinie. Dobra. Poszedł gdzie indziej. Mam nadzieję, że do niego podejdę. Jeszcze tylko, żeby góra mnie nie zauważyła. Okej. Okay. Stół plecy. Niewygodnie. Okej, okay, tu jest ciekawe. Tak go wyłapię, myślicie? Pewnie tak. Teraz będą mnie szukać, więc najlepiej jak sobie stąd odejdziemy. Ten co schodzi po schodach teraz, po drabinie. Pewno zobaczy zwłoki. Nie, bo poszedł w zupełnie inną stronę. Natomiast... Wolałabym, żeby on wyszedł, ale nie chcę. Teraz tak, tu ktoś przeszedł. Ale on się ustawił z tamtej strony, jak będzie. Skubańca nie miałam namierzonego, okej. Ja w ten sposób niestety... Aha, no sami widzicie. Praktycznie nic mu nie zabiorę. 1/3 może, nawet 1/4 bym powiedziała. Dobra, znajdzie te dwa trupy. Dokładnie, już nie ma. Teraz tak, przykucnię sobie przy tych zwłokach. Albo i nie. To było po cichu, prawda? Nie bój się. Leży. Okej. Okay. Okay. I znowu wkraczamy na terytorium, gdzie no jest gęsto. Wziąłam sobie tę umiejętność, ale prawdę mówiąc, pierwszy raz jak nagrywałam ten odcinek, to zginęłam znowu. Także powiedzmy, że jesteśmy niewidzialni, ale to tak nie do końca. To działa tylko do pewnej właśnie odległości, co mogliście teraz zauważyć. Albo działa jakiś czas, jeszcze muszę to rozgryźć. Co najgorsze, nie mogę teraz odpalić tego. Uczekamy, zobaczymy, gdzie on tutaj podrepcze. Jezu, okej, okay, tu było tak na styk. Teraz tak, kogo my tu mamy jeszcze? Grubasa, drugiego grubasa, okej, okay, grubas się przemieszcza. Gdzie? Na dół, ten też się ruszył, chyba wejdzie na górę, ale pewności nie mam. Nie, przysiadł. Okej. Okay. Mogłabym tu teraz ładnie w trawkę skoczyć. Okej,
Okej. I... To oczywiście ich zainteresuje, ale ja bym nawet wolała, żeby oni troszeczkę... zmienili swoją ścieżkę, w ogóle nic, do nikogo nie dotarło, że to zniszczyłam, to dziwne, bo byli w małej odległości. I ty usiądziesz plecami, całe szczęście. Zastanawiające, bo przed momentem ściągnęłam takiego zwyklaka normalnie. A teraz był problem. Okej, to mamy zaliczone. Pochodnie hipnoza 3x3. Okej, czyli przeskanuj nośnik danych, który mamy w... O, widać teraz wyraźnie. Przed nami, tak samo kapitan jeden został nam na dole i atlantycki polemarcha oczywiście siedzi tu sobie teraz kuckiem. Fajnie by było go sprzątnąć. Tak na raz, bo on jest tym problemem. Co najgorsze, oczywiście nie możemy sobie zapisać w tej gry. Ten pad, to z tego co pamiętam sobie czytaliśmy, bo nam się udało. To jest muszę na tego i jego się uważać, bo on lubi. Statki kupieckie przywiozły raporty z dwóch siostrzanych królestw. Nieźle, Persefona i Hades zerwali wszelkie kontakty. To czytaliśmy na pewno. I teraz jak się dobrać do tego pana tutaj? Boczkiem, tylko ten boczek to nam ostatnio nie wyszedł. Oho, już się znudził. I skubany, szybko się przemieszcza, nie? Okej. Co będzie robił? Ciekawy ma ten swój kącik, tak wam powiem. No, to nie wygląda dobrze. Nie mam jak do niego podejść. I niczego nie nazbierałam, bo wszystko ze mnie wykurzył, nie? Oho, dostałam. No i to jest to, nie? Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Jak mi trafi, to jest mogiła, nie? Mam z nim zrobić teraz. Back here, coward!
Jezu, udało się, nie? I mamy hełm Dicka Stessa, czyli to był taki biedny nieborak. Skubany był mocny, przynajmniej dla mnie. Skanujemy nośnik danych. Cudowne. Prawie dobiliśmy do drugiej sekwencji. Jeszcze nam brakuje z tego, co widzicie. Ale to delikatnie. Co my tu mamy jeszcze? Skarby, skarby. I co najciekawsze, nikt się tutaj więcej nie kręcił, bo wcześniej chyba za pierwszym podejściem była tu ta panna, nie? One skubane są, zajadłe. I teraz, skoro mamy potwierdzone to zabójstwo, to tak czy siak, gdyby nas ubili, to nie będziemy musieli tego jakoś specjalnie powtarzać. Czego nam brakuje? Jednego kapitana. I ten kapitan był za naszymi... Kurczę, akurat stoi przodem. Dobra, będzie mnie tu szukał. Okej, okej. Ten skubaniec tam stoi. Ten tytan. Trzeba... On ją może z góry zauważyć, co najpiękniejsze. To będzie za mało, oczywiście. I ten skubaniec, nie? Obudził się. Mamy to. Okej. Zaraz sobie zobaczymy ten hełm. Ale tu już jesteśmy poza ich zasięgiem, na całe szczęście. Mam 3 punkty umiejętności. I zobaczmy, co my tutaj otrzymaliśmy. Ciekawego. Hełm Dicka Stessa. Plus 19 do obrażeń wojownika. 28% do szansy na sparowanie połowy obrażeń. I teraz tak. Zestaw Dicka Stessa 0 na 5. To powinno być... Teraz mamy 1 na 5, prawda? Po trafieniu zyskuje ulepszenie ISU na 15 sekund. Czas odnowienia 60 sekund. To daje nam pełen zestaw. Pokazuje nakrycie głowy. Wygląda w ten sposób. Ładne, możemy z tym pobiegać. Dlaczego nie? Tak też ciemne z tego, co widzę. Ale... Niech będzie. Tak wygląda ten hełm. Spójrzmy sobie na mapę, skoro zrobiliśmy. Jest ta twierdza zaliczona. No i możemy zrobić jeszcze to. No tego biedaka z opisu to było mi szkoda. I, no, tak słabo, żeby go tu ubić. No my jeszcze mamy skrzydła Hermesa. Tu mamy wyczyszczoną okolicę. Tu mamy siedzibę Amfaresa. Można by było zrobić. Elas Siposa, to czytałam wam ostatnim razem. Teraz nie wiem, gdzie by było najbliżej. Tu byliśmy, więc może bym was nie zanudzała. Wybierzemy się w jakieś nowe miejsce. Na przykład tutaj. Czyli w przeciwnym kierunku, moja droga.
tak sobie pobiegałam troszeczkę tutaj po tej Atlantydzie i no tak na siłę, gdybyśmy chcieli, to byśmy jakąś skórę tu znaleźli, ale... Ale po co? Dobra, zobaczmy, co możemy na targu kupić. To jest jakaś krówka, sówki oczywiście. Pytanie, gdybyście mieli szansę zwiedzić sobie taką Atlantydę, to co z tej Atlantydy byście sobie za pamiątkę zabrali? Proszę bardzo, tu mają pola. Jakieś winorośla najprawdopodobniej. A my wybieramy się w ten punkt. Ciekawe, co tam będzie. Tam nas jeszcze nie było, więc nie możemy się teleportować. A to co to jest? Spójrzmy sobie na mapie. No proszę. Jestem blisko, ale to mnie no, chyba zainteresowało bardziej. Podpniemy sobie tylko pod tą łódeczkę i zobaczymy, co tam się kryje. Latomia. Czyli tu mamy część Latomii. Jest trochę tutaj tego brzegu, ale z tego co widzicie jest otoczony górami najprawdopodobniej. Zobaczmy sobie, jeszcze tak przy okazji, żebym ja się nie pchała, czy jest coś... Tutaj jeszcze coś jest. I tu, trzy punkty. Ciekawe, czy tu nie są te punkty. Ciekawe, czy my tutaj duszy nie znajdziemy, słuchajcie. Bo akurat trzy. Całkiem prawdopodobne. A, tylko pytanie teraz, czy nas wpuszczą. Dusza wojny. Pierwszy poziom, więc wejdziemy. To chyba jednak działa przez chwilę. Ej, tu jest jakoś spokojnie? Aha. Okej. I should be extra careful in this area. Mnie widać. O kurczę, ładnie to zrobili, słuchajcie. Podoba mi się. Bo jak tu się zakraść? Trochę kiepsko. Jak tu się do nich zakraść? I ten skubany na środku. To my mamy. Zabij kapitana, przeskanuj nośnik danych, odszukaj duszę strażnika, zabierz sztabkę Adamantu. Czyli już przy samych tych lokacjach mamy kolejne trzy sztabki na kolejną broń. No. Jak nie zabiję od razu, to będzie siekana. Najgorsze, że kolega akurat przyszedł. Dobra, ładnie stanął. Ale tu nie ma gdzie się chować tak naprawdę. Jedynie ten środek tego placu, tego skweru. Może się nadawać. O kurde. Tylko mogłabym ściągnąć z łuku? Bardzo.
Ej, te są sztuczne, nie? Jak kurczę, z wyświetlacza, bo tamte to wyglądały. Yes, I can almost hear my staff's thoughts. I wonder if he can hear mine. No i proszę, mamy plus 10 do wiedzy ISU i weszliśmy już w sekwencję wiedzy poziomu drugiego. A tak, tutaj był gdzieś przyjaciel z lewej strony. Już czuję, że napytam tu sobie biedy, zobaczycie, nie? Tego nie ściągnę na raz. Chciałabym go... A jednak udało się, no ale to nie zawsze. Wypada tak dobrze. Niby tu jest woda, a wygląda to niestety jak wyświetlacz, więc chyba tak jest. Nie, nic nie widziałeś, słuchaj. To jest z prawej. W teorii powinno być czysto. No właśnie, ale jeden mógł się zapoznać. Nie, to tylko zbroja. Okej. Czyli co? Tu mamy skarb. Na pierśnik Myrmidona Isu. Myrmidon Isu. O, skubany. No i jest kapitan. Mogłabym go w te krzaki tutaj, kurczę, zaciągnąć i chyba bym musiała tak zrobić. No i uwaga. No i uwaga. Nie no, z nimi. Najgorsze jest to, że tamten zaraz się obudzi. Dobra, ona padła. Może jeszcze jakoś to wyciągniemy. O, jednak nie, już się ubudził. O Boże, dobra, po mnie jest. Słuchajcie, musimy uciekać, chyba że to mnie trafi. Całą tą staminę ze mnie wyciągnęli niestety. Dobra, zniknęłam mu trochę z oczu. Zaczepiłam mu murek. O kara! Dobra, mam nadzieję, że ten się uspokoi. Niech on sobie tutaj zostanie. A my sobie podejdziemy do góry po duszę. Pewnie będzie tam, ale sprawdźmy sobie jeszcze lewą stronę. Tu jakieś fanty pewnie będą, a jednak nie będzie do pozbierania żadnych fantów. I tu
Ej, słuchajcie, ale to jest ogromne miejsce. Jest i nośnik danych. Super. Ale teraz tak się zastanawiam, czy ten Posejdon naprawdę byłby zadowolony z naszych poczynań tutaj? Niby dlaczego miałby być, nie? Tu już lepiej to się prezentuje, ale i tak wygląda jakoś dziwnie. Ktoś jeszcze jest nade mną? No proszę. No proszę. Dobrze, co to oznacza? Raport ośrodka łączenia genetycznego. Czyli będziemy pewnie mieli dalej coś o badaniach na ludziach. Cykl 52031. Obiekty testowe nie potrafią metabolizować modyfikatorów genetycznych podawanych w pokarmie. Cykl 154. Obiekty testowe utracone. Trwa rehabilitacja oraz uzupełnienia. Któryś tam z kolei. Obiekty testowe dobrze reagują na określone kombinacje DNA. Cykl 53. Obiekty testowe wskazują wrogie nastawienie. Systemy bezpieczeństwa zagrożone. Jeden obiekt zaginął. Jeden obiekt zaginął. Mamy przechlapane ogólnie. Ośrodek łączenia genetycznego. Nie dam to czytać. Jezu, odejdź. Haha! Ty mały draniu. Nie było przeszukania, ale znikło. Doczytajmy to sobie, bo tam jest napisane, że jeden uciekł. A co dalej? Ośrodek łączenia genetycznego zostaje zamknięty na polecenie Dicastesa Basileusa. Wszystkie wyniki badań mają zostać zniszczone. Ciekawe, co on ma do ukrycia. Bo czuję, że z tego może być jakaś ciekawa historia i... No... Coś, co mnie w jakiś sposób kręci. Chciałabym się dowiedzieć, co tu tak naprawdę się stało. Tu będziemy mieli dokładnie adamant. Mamy to, ale... Nas interesuje ta dusza i ta dusza najprawdopodobniej jest niżej. Już tu było wyjście. Chyba załatwiliśmy wszystkich. I otrzymaliśmy, słuchajcie, Gniew Aresa. To ulepszenie jest teraz dostępne w menu umiejętności oczywiście. Teraz wam pokażę, jak to wygląda. A tego chyba akurat nie rozwijałam. Gdzie mamy tę tarczę? Dokładnie. Tu potrzeba 4 punktów, akurat 4 punkty mamy. Czyli najpierw pierścień chaosu, gwałtowny podmuch ogłusza wszystkich wrogów w promieniu 3 metrów i zadaje 150 obrażeń wojownika. Za moment 180. I teraz ulepszamy ostatecznie, czyli
250 obrażeń wojownika. Gniew Aresa. Użyj gniewu Aresa, by wbić włócznię w ziemię i spowolnić wszystkich wrogów znajdujących się w promieniu 5 metrów. Po upływie 14 sekund spowolnieni wrogowie otrzymają 250% obrażeń wojownika, a wszyscy pozostali przeciwnicy, którzy znajdą się w zasięgu umiejętności, przyjmują o 50% więcej obrażeń. Teraz ja sobie obejrzę to. Okej, są fajnie spowolnieni. W ten sposób to wygląda. I co, gdybym chciała przypisać, to tak naprawdę... Spróbujmy sobie tutaj to rzucić i sobie przetestujemy. To znaczy wiemy, jak wygląda włócznia, prawda? Jak wbijamy tę włócznię w... No i teraz w tym polu możemy ładnie się bić. A na koniec wszyscy otrzymają jeszcze 50% obrażeń. Tak to wygląda. Całkiem fajnie. Przetestujemy sobie przy najbliższej okazji. Natomiast w tym odcinku to by było na tyle. Ja wam oczywiście dziękuję za wszystkie komentarze, za lajki w górę. Co? Mogę sobie tylko życzyć. Do usłyszenia. Pa, pa.